Zespół założony został w 2005 roku przez Sebastiana Karpiela-Bułeckę. Dzisiaj zespół jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kapel w kraju. Między innymi dlatego, że wykonują muzykę folkową. Ja bym chciał, żeby wszystkim się udawało. Natomiast jeżeli w muzyce jest prawda, to cokolwiek by młodzi ludzie nie grali, to się obroni. No. Jeżeli coś jest zrobione szczerze, z prawdziwymi emocjami, coś jest podparte pasją, to prędzej czy później wyjdzie na wierzch. Ich piosenka Boso została utworem roku, była również najczęściej graną piosenką w stacjach radiowych, co jest dużym wyróżnieniem, bo niewiele jest zespołów folkowych, które można usłyszeć w radiu. Kilka lat temu w radia wszystkie w Polsce grały Kaję Bregowicza, czyli folkową muzykę. Myślę, że znowu przyszła jakaś moda, zapotrzebowanie na to i dzięki temu znaleźliśmy się w stacjach radiowych. Poza tym, z tego co wiem, jest takie rozporządzenie teraz, żeby grać dużo polskiej muzyki w radiu, więc może to też jest kwestia tego. Podczas koncertu zespołu Teatr Letni pękał w szwach, a ludzie bawili się doskonale.